Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcemy rozmyślać nad Słowem Bożym. Kiedy spotykamy się, to zwykle mamy taki zwyczaj pozdrawiania się lub wymieniania jakimś powitaniem na rozpoczęcie rozmowy. Jak się masz? Co słychać? Heja! Jak leci, jak zdrowie. I często odpowiedzi są banalne, ugrzecznione, albo jakaś tak zwana chwalaczka. Co kupiłem, w co zainwestowałem, jaki dom, jaki samochód, jaka moc, jaką ma prędkość maksymalną i tak dalej, i tak dalej. W czym jest problem? Gdzie skarb, tam serce. Mówimy o tym, co kochamy. Żeby faceci tak kochali żony i pucowali je jak samochody, co? Zapytajcie moją żonę, to wam powie. W środowisku chrześcijańskim wierzący też się przechwalają. Jak to Pan błogosławi? Jakie sukcesy? Ilu padło? Bo to znak obecności ducha, chociaż to nie przekłada się na praktykę życia. Nie ma to nic wspólnego z praktyką. Ilu to ludzi się nawróciło? Jakbym policzył to wszystko, to w Polsce już nie mamy kogo ewangelizować. Wszyscy nawróceni. Chwalaczka. My się naprawdę chwalimy wieloma rzeczami tak na wyrost. A potem gdzie są ci ludzie, co się tak w tysiącach nawrócili? Ale wśród tych wszystkich pozdrowień jednego pozdrowienia nie usłyszycie. I z tym zwiastowaniem też na ogół jest kiepsko. Prześledziłem tylko ostatnich 5 lat w naszym zborze i prawie, że temat nieobecny. Poza studium Księgi Objawienia Jana. W czasach apostolskich pozdrowieniem, jakim witali się wierzący, był zwrot: Pan jest blisko. Maranata. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. A w liście do Koryntian czytamy: pozdrowienie piszę moją ręką, apostoł Paweł powiada. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Pan jest blisko w najnowszym tłumaczeniu. Lub Maranata. I tu wyjaśnienie. To słowo znaczyło: nasz Pan nadchodzi. Było hasłem wzywającym do czujności, wyrażającym pragnienie przyjścia Pana. To było wspólne pozdrowienie między chrześcijanami. A dziś? Dziś to jest demodé. Lepiej nie. Nie wychylaj się. Coś taki wyrywny. Mamy czas. Przecież nie śpieszmy się. Jeszcze nie teraz. Przecież oczekujemy teraz na wielkie rzeczy. Nie śpieszmy się. Znaki, cuda, jakieś nieokreślone poruszenia. Nie mówcie, że chrześcijanie nie czekają na powodzenie i życie wypełnione takim sukcesem. Bez cierpienia, bez problemów. Ma być dobrze i tylko sukcesy. Jeszcze tyle rzeczy mam do zrobienia, pastorze. Ty jesteś stary, to ty już o wieczności myślisz. Ale my nie. Jeszcze ślub. Jeszcze zdany egzamin, jeszcze wycieczka zagraniczna, zbuduję doma, może 2. A jeśli osiągnę 100, to może pomyślę: Pan jest blisko. Chciałbym, by podstawowym tekstem tego dzisiejszego rozmyślania był pierwszy list Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersze od 1 do 6. Będę cytował z tego najnowszego tłumaczenia,
Ale nie czujcie się niekomfortowo, że nie macie tego tłumaczenia. Nie ma przymusu, żeby teraz wszyscy kupili Biblię w tym najnowszym tłumaczeniu. Śledźcie tylko, jakie są różnice, czy treść, sam sens nie zmienia się. Inne słownictwo, może bardziej przemawiające do współczesnego człowieka. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpimy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Mam ogłoszenie. Za 20 minut Pan powróci, by zabrać przygotowanych na spotkanie z Nim. Zostajecie tu, czy uciekacie? Nie jeden by pewno jeszcze uciekł. Jeśli to byłaby prawda, czy spowodowałoby to zamieszanie w naszym życiu, czy nie? Czy jesteś gotowy, gotowa? Czy masz twój dom w porządku? Czy jesteś podekscytowany, czy przerażony? Jakie to miałoby znaczenie dla nas dziś, ta prawda? Jaki to byłby dzień dla ciebie, jeśli Jezus powróciłby? Chrześcijanie wiedzą, że spędzimy wieczność w cudownym miejscu. Ale niewielu chce o tym mówić. Gdyby po pochwyceniu Pana zostały zbory, to niektóre nie musiałyby szukać nawet pastora. Ciągle by go miały. Gwarantuję wam. Wcale nie są wszyscy gotowi, by spotkać Pana. I wcale o tym nie myślą. Dlatego taka luka w zwiastowaniu o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego chcę od następnej środy, najbliższej, mówić o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa pod tytułem Ten świat nie jest domem mym. I zapraszam już teraz. Zrobimy to w oparciu o list apostoła Piotra. Wielu ludzi, bracia i siostry, w naszym świecie nie wierzy, że ten świat kiedykolwiek osiągnie koniec. Ale Jezus powiedział, że to nastąpi. Że to będzie miało miejsce. My tak przechodzimy lekko nad tymi tekstami Słowa Bożego. No kiedyś to się stanie, ale przecież mamy czas. Nie śpieszmy się, nie popadajmy w przerażenie. I chcę powiedzieć, moje zwiastowanie nie jest po to, by nastraszyć nas, by przerazić. Ono jest po to, aby powiedzieć nam, dokąd zdążamy, co jest naprawdę naszym celem, co powinno zajmować nas, a co nie powinno nas zajmować. Czym się powinniśmy zajmować, a czym nie. Co jest najważniejsze, a co nie jest tak ważne? C.S. Lewis powiedział taką rzecz. Odkąd chrześcijanie przestają myśleć o świecie wieczności, stają się nieefektywni w tym świecie. I myślę, że ma wiele to zdanie racji. Jeśli nie myślisz o wieczności, to twoja efektywność jako chrześcijanina w tym świecie jest niewielka, bo niby do czego zachęcasz? Ludzie i tak żyją po swojemu. Do tego samego ich zachęcać? Nonsens. Oni mają lepszych mówców, lepiej przygotowanych może wydawałoby się.
szersze spektrum, ale nie mają jednego, o czym my mówimy i wiemy. Nie mają Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, swego Pana. Nie mają żadnej nadziei. Większość z nich powie wam, idziemy w nicość, albo kto to wie w ogóle. Dlatego Boże Słowo powiada, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ten ostatni werset cytowanego tekstu. Bądźmy trzeźwi. A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego i na osobności zapytali, powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kres tego wieku. Jezus odpowiedział, uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja powiedzą i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą. Jak daleko nieprawdziwy jest ten obraz w dzisiejszych czasach? Dokładnie tak jest. Tak się dzieje. Oglądajcie informacje, wsłuchujcie się w to, co dzieje się dookoła nas. A teraz taki był jeszcze moment, kiedy wspominano różne zamachy terrorystyczne. Świat oszalał. Ludzie wykształceni, inteligentni biorą udział, brali udział, bo to już miało miejsce. Kiedy w Tokio dokonano zamachu sarinem. Przecież to nie byli jacyś bezdomni ludzie z ulicy wzięci. To był profesor fizyk, który rozpylił ten gaz. To był doktor fizyki, który rozpylił gaz. 5 ludzi, wszyscy wykształceni z najlepszymi dyplomami, inteligenci. To nie byli jacyś prymitywni ludzie. Dali się zwieść. Asaharze, który miał takie tendencje, by opanować świat, bo to jedyną prawdę reprezentował. I takich przykładów można byłoby wiele podać. Jak wiecie, nie jestem chodzącym kaznodzieją, ale jeden z kaznodziei mówił też, Pan jest blisko. I był takim chodzącym kaznodzieją. No więc powiedział, Pan jest blisko, już przychodzę. I podszedł tak sobie na podium bliżej. Już przychodzę, podszedł jeszcze bliżej. I za trzecim razem, kiedy powiedział, już przychodzę, spadł tego podium. Prosto pod nogi jednego z wierzących siedzącego w pierwszym rzędzie. I powiada, bardzo ciebie przepraszam, naprawdę pewno cię wystraszyłem. Ale skąd? 3 razy mnie ostrzegałeś, powinienem być gotowy. Otóż właśnie, Bóg chce, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. Tak jak ten kaznodzieja nieświadomie akurat zrobił taki ruch, i ostrzegł, że przychodzi, a siedzący odniósł to do Niego, a nie do wszechmogącego Pana i Zbawiciela naszego. Ludzie nie lubią biblijnego nauczania. Kochają nauczycieli, którzy łaskoczą uszy,
albo mówią, co oni by chcieli usłyszeć. Ludzie chcą się czuć dobrze, nie myśleć o powtórnym przyjściu Pana. Potrafią zwracać się do bajeczek. Potrafią 5 tygodni spędzić na studium, studiując nad piórami aniołów. Ale tygodnia nie poświęcą, aby studiować świętość swojego życia. Ale bajeczki, tak. Chcą się dobrze czuć. Myśleć o powtórnym przyjściu? Nie, to nie ten czas. Pan jest blisko. Maranata. Uczniowie zapytali, jakie znaki będą poprzedzały powrót Chrystusa. I chcę wam coś przytoczyć. Jeśli tylko prześledzić 1 tydzień, 6 dni stycznia 2011 roku, to w oparciu o nie możecie powiedzieć, że na plecach czujemy oddech przychodzącego Pana. Oto katastrofy, które miały miejsce w ciągu pierwszych 6 dni stycznia 2011 roku. Trzęsienie ziemi w skali 6,9 Richtera w Argentynie. W tym samym dniu w Chinach południowy Xinjiang 5,2. 2 stycznia trzęsienie ziemi w Chile 7,1. 1000 martwych ptaków spada z nieba w Arkansas. 3 stycznia wybucha żółta febra w Ugandzie. Trzęsienie ziemi blisko Japonii wywołuje tsunami. Potężne trzęsienie ziemi na południowym wschodzie Iranu. Trzęsienie ziemi 7 w skali Richtera w Argentynie. 10 000 ptaków znaleziono martwych w Manitubie. Powódź w Rockhampton, Australia. 4 stycznia. 100 ton martwej ryby na brzegach Brazylii. 5 stycznia. Martwe ptaki w Szwecji. Miliony martwych ryb w Maryland, Brazylii i Nowej Zelandii. Przesunięcie magnetycznego bieguna północnego Ziemi zakłóca pracę portu lotniczego w Tampa. 6 stycznia. 40 000 krabów znaleziono na plażach Anglii. Tydzień dramatycznych zdarzeń. Czy ich wcześniej nie było? Może były, ale nie mieliśmy tak szybko informacji o tym. Dziś błyskawicznie, w zaledwie kilkadziesiąt sekund już mamy informację, co się na świecie zdarzyło. Ale nieistotne, czy one dotrą do nas natychmiast, czy później. Mają miejsce. Oddech wieczności jest na naszych plecach. Czy mamy się bać? Nie. Chrześcijanie mówią, że ich nadzieją jest Jezus Chrystus. To czego się mam obawiać? Cieszę się, że Biblia ma rację. A Bóg jest suwerenny. On ma kontrolę nad wszystkim. A ta suwerenność znaczy, że Bóg jest Panem i Królem. On jest niezależny. On nie ma żadnych potrzeb, żadnych ograniczeń i żadnych błędów, ani lęków. On ma wszystko pod kontrolą. Bóg swój plan wykona. Możemy zaufać Jemu. Pan jest blisko. Maranata. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemność bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. O, bracie, no przecież tak nie można. Takich ludzi unikaj. A my mamy takie szerokie serducha, no przecież trzeba ich poklepać po ramieniu, powiedzieć im fajnie.
tych, którzy fałszują Boże Słowo. Unikaj. Nie idź za nimi. Zwiodą cię. Stracisz twoją nadzieję. Stare biblijne standardy moralności są ośmieszane i niemodne. To nie jest ważne, czy znamy znaki, czy nie, czy znasz te znaki, czy nie. Kluczową rzeczą jest, czy będziesz gotowy, kiedy On przyjdzie. Biblia mówi, że to się stanie nagle, przez zaskoczenie. Nikt się nie zdąży w tym momencie przygotować. Gdy usłyszysz, że Pan przychodzi, już nie ma czasu na przygotowywanie się. Czy będziesz, czy ja będę gotowy? Dziś dużo tekstów biblijnych. Powiedział też do tłumów, gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie, nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie, będzie upał i rzeczywiście jest. Obłudnicy, potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie, więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Jaka pogoda? O, wczoraj zapowiadali, będzie tak i tak. Wstajesz rano, miało być 30 stopni mgła. No tak miało być pięknie. Z fusów chyba wróżą. Ale umiemy rozpoznawać różne rzeczy. Gdy mowa o powtórnym przyjściu, o świętości życia, spokojnie, my jeszcze mamy swój plan. My jeszcze ciacho i herbatę musimy wypić. My musimy takie spotkanie mieć przy Biblii. A po co? My wszystko już wiemy. My pogodę umiemy rozpoznać, ale przyjścia Pana nie. Myślę, że nie. Dlaczego? Bo nasze pozdrowienie nie dotyczy Pan blisko jest. Nasze pozdrowienie dotyczy jak się masz, heja, cześć, hello. A nie, że Pan blisko. Oczywiście nie twierdzę, że teraz od dzisiaj będziemy się tu witać. Pan jest blisko i przesadnie. Niektórzy też tak byli. Praise the Lord był taki czas. Nauczyło się paru po angielsku i chwalili się tym pozdrowieniem. I musiałem prostować. A co ty, zapomniałeś języka polskiego? Chwała Bogu, jak już chcesz powiedzieć. To musisz praise the Lord mówić. A poza tym, w byle jakim miejscu to wkładali. Czy pasowało, czy nie. Więc odsyłałem jeszcze do poprawnej polszczyzny. Naucz się, gdzie się tego używa. Nie o to chodzi. Gdy mówię o tym, że Pan jest blisko, byśmy teraz tylko chodzili z nogami w chmurach i głowami w chmurach. Ale byśmy mieli wyczulone serce. Jak umiesz rozpoznać pogodę i wiesz, gdzie znaleźć meteorologiczne wiadomości, to spróbuj znaleźć wiadomości, że Pan jest blisko w Bożym Słowie. Ta Biblia się jeszcze nie zestarzała. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Zanim przyszedł potop, Bóg ostrzegł ludzi. Co zdarzyło się w dniach Noego? Wiecie z Bożego Słowa. Jezus to powiedział. To się powtórzy na końcu historii. Jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Chyba zapomnieliśmy o tym. Naprawdę tak było. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zagłada i nie umkną. Dziś o tym codziennie się słyszy. Pokój, pokój i pokój, a zbroją się po zęby. I straszą się, czym tylko można. Już nie ma czasu, kiedy kurtyny opadły, kiedy nie było zimnej wojny. Teraz jest lodowata wojna. Teraz dopiero się nakręcają ludzie. Ale siostry i bracia, chcę wam jedno powiedzieć. To wynika z Bożego Słowa. Ten świat się skończy. Urodzi się ostatnie dziecko. Ostatnie małżeństwo będzie zawarte. Ostatni pocałunek i ostatnia piosenka. Ten świat przestanie funkcjonować. I wszystko zmieni się. Pan jest blisko. Maranata. Moim celem nie jest was zastraszyć,
A wręcz przeciwnie, abyśmy chwalili Boga, uwielbiali Go za to, że On jest wierny swemu słowu, wierny swoim zapowiedziom, że proroctwa Jego to nie jest gdybanie, ale to, co zapowiedział, to się spełnia. To jest rozciągnięte w czasie. To nie jest z dnia na dzień, ale dziś, gdy czuję oddech tych zdarzeń na moich plecach, to śmiem powiedzieć, to będzie codziennie się coś wydarzać, co będzie świadczyć o tym, że Pan jest blisko. Na ile jestem gotowy? Na ile jestem przygotowany? To ma pobudzić nas do czujności, bo koniec jest w zasięgu wzroku. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie. Podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jakimi powinniście być wy sami w codziennym życiu oraz w pobożności? Ziemia odpowie za swoje działania. Oglądałem w tym tygodniu dwa przerażające dokumenty, jak niszczymy ziemię. Pewną fermę bydła, produkcję wołowiny, coś potwornego. Zwierzęta stłoczone w jednym miejscu, wygląda to strasznie. Niby produkcja jakaś tam bezpieczna, ale więcej te zwierzęta zanieczyszczają środowisko niż cały przemysł, uwalniając gazy cieplarniane. A drugi przerażający taki widok. Hektary założone płetwami rekinów. I tylko płetwami. Zakaz jest zabijania tych zwierząt, a jednak nielegalnie ten proceder kwitnie. Hektary. Niszczymy ziemię, chociaż nam to wcale nie jest potrzebne, by takiej ilości tego mieć i w ogóle tego używać. Ja nie jestem wegetarianinem, ale to, co robi człowiek z ziemią, niszczy ją tym stylem swojego życia. Oddech wieczności mamy na plecach. Gdy wkraczamy w taki temat jak powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, trzeba być bardzo ostrożnym, bo można przejść od Słowa Bożego do wróżbiarstwa. Chęć poznania przyszłości ludzi pcha w rzeczy niezwykłe, w praktykowanie spraw, które są pozabiblijne, niewłaściwe, niebiblijne. Tylko jeden z przykładów. W piątej księdze Mojżeszowej. Niech nie znajdzie się u ciebie, kto przeprowadzałby swojego syna lub córkę przez ogień, ani przepowiadający przyszłość, ani guślarz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani radzący się zmarłych przodków lub duchów, ani zwracający się do umarłych. Każdy, kto dopuszcza się tych rzeczy, jest obrzydliwością dla Pana. Właśnie z powodu tych obrzydliwości Pan, Twój Bóg, wydziedzicza te narody przed Tobą. Ty natomiast bądź bez skazy przed Panem Twoim Bogiem. Narody, które wydziedziczasz, słuchają wierzbiarzy, wróżbitów, tobie jednak Pan, twój Bóg, na to nie pozwolił. Czym żyją dziś ludzie? No właśnie, dokładnie realizują to słowo w swoim codziennym życiu. Telewizja wspiera takich właśnie guślarzy, wróżbiarzy, przepowiadaczy, zaklinaczy i to jest na topie. Spróbuj tam wejść z Biblią. No, jeśli się uda, to dostaniesz 2 minuty, albo po prostu uśmiechną się i powiedzą, na razie nie. Dobrze, to jeśli nie wiemy, kiedy będzie powtórne przyjście, bo nie wiemy,
To jak będziemy wiedzieli, kiedy być przygotowanymi? Pewna ilustracja. Jeden z domów handlowych poszukiwał pracownika. Jeden ze zgłaszających się napisał tak. Obecnie sprzedaję meble pod tym adresem. Możesz ocenić moją przydatność jako sprzedawcy, jeśli przyjdziesz, udając, że jesteś zainteresowany kupnem mebli. Kiedy wejdziesz, rozpoznasz mnie po moich rudych włosach. I nie będę pytał, kim jesteś. Umiejętność, jaką zaprezentuję w sprzedaży towaru, nie będzie na pokaz dla ciebie, ale będzie to moje zwykłe, codzienne podejście i niespecjalny wysiłek, by zrobić wrażenie na przyszłym pracodawcy. Zgłosiło się 1500 chętnych do tej pracy. I oczywiście domyślacie się już z tego przykładu, że to ten człowiek dostał pracę. Bo był gotowy w tej pracy zawsze, w każdej chwili, nie na pokaz. My nie jesteśmy chrześcijanami na pokaz. Jak nam dobrze, jak prosperity działa, jak to funkcjonuje pięknie. My mamy być gotowi na spotkanie naszego Pana. Bo jeśli nie, to Słowo Boże powiada, choćbyś cały świat pozyskał, a szkodę poniósł na swej duszy, trafisz w miejsce, w którym nie chciałbyś nigdy być, o którym nie myślałeś. Jezus chce, byśmy byli gotowi. Pan jest blisko. Maranata. Jeśli ktoś do nas niespodziewanie zadzwoni do drzwi, to zwykle niespodziewanego gościa staramy się ulokować w tym, no, takim, no, nazywamy to, pokoju gościnnym. My oczywiście mamy klateczki, ale jeden zawsze jest taki ważniejszy pokój. Ale zanim otworzę drzwi, to najpierw do pokoju wszystko, co tam jest. W ramiona, do drugiego chyc, a pokój jest piękny. I wtedy po 15 sekundach idę, otwieram drzwi i gość może wejść, nie spodziewając się, że zastanie jakiś nieład. Tak my zdążymy. 15 sekund. Ale wiedzcie, że kiedy rozlegnie się głos, Pan przychodzi, nie będziecie mieli 15 sekund. Jest napisane w mgnieniu oka. Nie zdążysz nic już uporządkować. Nic. Albo jesteś gotowy, albo nie. Oczywiście nie wszystkie znaki są złymi znakami, przerażającymi. Jest dużo wskazówek i znaków dobrych. Jednym z ekscytujących mnie znaków jest to, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest głoszona w każdym zakątku ziemi. Prawie w każdym. Jest eksplozja dobrej nowiny. Oczywiście to, co Słowo Boże zapowiedziało, że wielu fałszywych proroków będzie, wielu ludzi zwodzących. Jest ich wysyp jak grzybów, ale jest też zwiastowana dobra nowina. To teraz mamy więcej misjonarzy na świecie niż kiedykolwiek. A więc życie na ziemi to przywilej, by przygotować się jako obywatele nowego świata niebiańskiego. Znacie tę historię z Ewangelii Mateusza o pannach mądrych i głupich. Dla mądrych panien było to piękne, że były gotowe, ale dla głupich było to śmiertelne. One nie były gotowe i nie wiedziały, jak mało czasu mają. Zlekceważyły przygotowanie przed, a potem już nic nie można było zrobić. 15 sekund to za mało, żeby zmienić. Na ile jesteśmy bliżej tego zdarzenia dzisiaj? Kłopot w tym, że jesteśmy ciągle w pośpiechu, że ciągle śpieszymy się, gdzieś pędzimy. Bóg się nie śpieszy. Bóg nie ma pośpiechu. Dlatego znaleźli się tacy, którzy
o tym jest napisane w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, powiedzieli, no jak świat światem, wszystko trwa, tak niewzruszenie, wszystko jest tak samo. A Bóg się nie musi śpieszyć. To nam się śpieszy do różnych rzeczy. Najczęściej złych, do dobrych. No, różnie to bywa. Taka myśl jest zniechęcająca. No tyle czasu czekamy, kaznodzieje o tym mówią, częściej, rzadziej, ale mówią. Ale nie wiemy kiedy. To teraz sobie wyobraźcie, jak to jest frustrujące dla diabła. On też nie wie kiedy. Jest powiedziane, że nikt nie wie. Jezus nie ma żadnego zamiaru dania szatanowi sygnału, którego dnia przyjdzie. Wyobrażacie sobie, jak on jest sfrustrowany? Dlatego działa, jak tylko może. Nie dajcie się zwieść, bądźcie czujni, czuwajcie, trzymajcie się Bożego Słowa. Dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Dlatego nadzieja przyjścia Jezusa Chrystusa jest dla nas motywacją chrześcijańskiego postępowania. Drodzy, teraz jesteśmy, list Jana mówi, dziećmi Boga. A czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto łączy się z Nim taką nadzieję, mając, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Szczęśliwy ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Dobrze zatem jest, jeśli żyjemy między takim napięciem. Pan przyjdzie wkrótce, ale równocześnie mamy taką nadzieję, że jeszcze nie. Jeszcze nie przyszedł. Czekamy w tym napięciu. Wykonujemy Jego zadania. To, co nam powierzył, chcemy zrealizować w naszym życiu. Nasz adres tu na ziemi może się wielokrotnie zmieniać. Ja tego doświadczam jako pastor. Chcę sprawdzić, gdzie ktoś mieszka. Już ma zmieniony telefon, ale to już 5 razy zdążył go zmienić. Nie mam aktualnego. Szukam adresu, a on już pod nowym adresem mieszka, ale o tym nie wiem nawet. Zmieniamy adresy, bo to nie jest miejsce stałe, gdzie mieszkamy. Ale chcę zapytać, a jaki będzie twój adres stały? A jaki będzie twój adres w wieczności? Pod jakim adresem będziesz przebywać? Czy wiesz, dokąd zdążasz? Czy wiesz coś o tej wieczności? Pewien kaznodzieja powiada, że przyjechał do pewnego miasta, zatrzymał się na rynku, przed rynkiem gdzieś, stali jacyś chłopacy i zapytał ich, czy nie wiecie, jak dojechać do ratusza? No, wytłumaczyli mu, jak dojechać, a jeden pyta się, a co tam będziesz robił? A będę mówił i głosił Słowo Boże i będę mówił, jak trafić do nieba. A ten chłopak mówi, chyba żartujesz, nawet nie wiesz, jak do ratusza dojechać. Wiesz, jaki masz adres? Wiesz, gdzie zdążasz? Wiesz, gdzie będziesz pod stałym adresem? Bóg celowo zakrył czas przyjścia, aby utrzymać swój lud w czujności, w napięciu. Dla człowieka wierzącego pocieszająca jest myśl, iż Jezus przyjdzie powtórnie jako Król Królów i Pan Panów. Kiedyś pewien człowiek podszedł do Billy Grahama i powiedział, jeśli jeszcze raz ten Jezus przyjdzie, to Go też załatwimy. A Billy Graham nachylił się do jego ucha i powiada, mylisz się. On przyszedł jako miłość, jako łaska i błogosławieństwo. Ale następnym razem przyjdzie jako wódz, Król Królów i Pan Panów. Nie załatwisz go. Nie dopowiedział mu, że on ciebie załatwi. Jeśli nie pogodzisz się z nim, jeśli nie masz życia z nim uporządkowanego, nie załatwisz go. Zobaczyłem otwarte niebo, powiada Jan. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny, prawdziwy
bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam będzie je pasł żelazną laską. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Taki Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, nie bezradny i bezsilny. On i wtedy, gdy był na ziemi, nie był bezradny i bezsilny, ale ludzie tak myśleli, tak oceniali. Biblia, gdy mówi o powtórnym przyjściu, akcentuje to, że On nas kocha, że On nas miłuje, że Jego słowa się wypełnią i nie możemy ignorować biblijnych zapowiedzi. Dramat rozgrywa się, myślę, na innej płaszczyźnie, na naszym sposobie myślenia. My myślimy, że tu będziemy żyć ciągle. Niektórzy okopują się tak, jakby mieli 200 lat tu na tej ziemi żyć. Stworzenie sztucznej atmosfery byłoby fałszowaniem takiej rzeczywistości, ale celem jest streszczenie tej nauki, jaką Jezus przekazał. Pan jest blisko. To jest nasza nadzieja. To jest jedna z najpotężniejszych obietnic Słowa Bożego, że Pan przyjdzie. Ja nie muszę się martwić, że idę w nicość. A jeśli wiem, że On przyjdzie, czy mogę sobie pozwalać na rzeczy, które w Biblii są opisane jako niewłaściwe? Lekceważyć moje postępowanie, moją moralność, mój sposób zachowania, mój język, moje myśli, żyć życiem, które nie ma żadnej nadziei, ja ją mam. Wierzę, że też tę nadzieję macie. Możemy powiedzieć z apostołem Pawłem, wiem, dokąd idę, że nie walczyłem z grzechem daremnie. To wszystko ma swój sens. Gdy go zobaczyłem, powiada Jan, padłem mu do stóp, jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żywy, byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Naszym chrześcijańskim pozdrowieniem, siostry i bracia, powinno być to stwierdzenie. Pan jest blisko. I jeszcze raz powiem. Nie chodzi o straszenie, nie chodzi o przesadne teraz używanie tego zwrotu. Przesadna jest dla mnie teologia dobrobytu, sukcesu, prosperity, szukania życia bez cierpienia, okopywania się na 200 lat, a poselstwo Pan jest blisko, to dla takich konserwatystów jak ja. A tam beton. Nowocześni chrześcijanie mają gładką, śliską doktrynę, pełną frazesów, ale nie konkretów. Można cały świat pozyskać, ale nie pozyskać nowego życia w Jezusie Chrystusie. Dlatego Kościół Boży modli się modlitwą z Księgi Objawienia. A Duch i Panna Młoda w nowym tłumaczeniu mówią, przyjdź, kto usłyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Takie jest nasze pozdrowienie. Przyjdź, Panie Jezu. O nie, nie, ja jeszcze mam parę rzeczy do załatwienia. Nie, możesz nie zdążyć pozałatwiać tamtych rzeczy. Niech sobie legną w gruzach nawet. Ale jeśli nie zadbasz o swoje życie wieczności, rozczarowanie przyjdzie zbyt późno. Nie będzie już nic można naprawić. Mgnienie oka. Nie bądź nowoczesnym chrześcijaninem. Zamiast wolnym, frywolnym w postępowaniu. Ale bądź człowiekiem godnym zaufania
i naśladowania. Apostoł Paweł o sobie powiada: naśladujcie moje życie. Chciałbym, by każdy chrześcijanin to mógł o sobie powiedzieć. Patrz na moje życie. Jeśli nie doczytałeś się w Biblii, to spójrz na moje życie. Czy ono jest godne naśladowania? Chciałbym, by tak ludzie mówili o życiu każdego z nas, gdy stąd będziemy wychodzić. Ale jeśli nie, zawsze przed Bogiem można wszystko uporządkować. Pan jest blisko. Maranata. Amen. Body of Christ, Jesus is soon to come. The scripture says, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. He will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready.